Dzień dobry. Witam się z Wami bardzo gorąco i serdecznie w dzień tygodnia. W niedzielę. Witam się z Wami w niedzielę. Piękne słońce tutaj nas prześwieca, słuchajcie. Piękna, szkocka, złota jesień. Poczekajcie, ustawię się jakoś chociaż troszeczkę, ale będę z cieniem. Będę z cieniem, ale to mi nie przeszkadza. Dobra, chyba powinno być okej. Okay. A skąd ten cień, kurczę? To tutaj, nie? Stoję tak chyba, o. Muszę się trochę odsunąć chyba. Okej, okay, tutaj pada na nas, o, zobaczcie, jakie fajne słońce. Super. Bardzo ładnie to wygląda. Co? My wróciliśmy, słuchajcie, właśnie z McDonalda. Mam pełen zlew naczyń. Zaczniemy sobie już dziś kolejną część vloga. Może sobie też coś później poopowiadamy odnośnie naszych trudnych spraw. Tudzież Agagada i innych Waszych jeszcze propozycji, które właśnie cały czas dostaję. I zobaczymy, czy się na którąś zdecydujemy. Co? Ja właśnie wróciłam z dzieciaczkami. Pokażę Wam moje łupy, aczkolwiek tu mam teraz niepełne. Nie wszystkie, to później przejdziemy jeszcze do mojej sypialni i tam Wam pokażę jedną rzecz chyba, albo dwie bodajże nowe. Ale tak, z takich dwóch rzeczy, z których najbardziej, ale najbardziej się cieszę, które sobie sama sprawiłam. Za kasę z YouTube'a, tak? Za kasę z YouTube'a postawiłam wszystko na jedną kartę. Miałam inny plan, a wyszło tak jak wyszło. Zawsze te plany się gdzieś tam zmieniają, dlatego ja nie lubię planować. No i pozwoliłam sobie na te dwa gagatki. Jednym z nich to jest Idol. Oczywiście wzięłam 25, nie ma 30, jest później chyba 50 bodajże. A jak wiecie, ja nie lubię zmieniać perfumy, więc ja nie lubię używać 50, chyba że są w bardzo dobrej cenie. No a teraz, szczerze mówiąc, to było mi szkoda, no nie żebym nie mogła, bo mogłabym, ale wiecie. Wystarczy mi. 25 mieści się w dłoni. Fajne, nawet do torebki, aczkolwiek bałabym się, że gdzieś mi się stucze. Bardzo niepozorna butelka, ale naprawdę bardzo efektowna. No a dziewczyny, ten zapach. Ten zapach. Oba te zapachy, czyli właśnie Libre i właśnie ten. No ja nie wiem. Nie wiem. No jakaś nuta jakiegoś owoca, ale to nie jest mandarynka. Może troszeczkę, ale to nie jest zapach mandarynki do końca. Bardzo owocowo-kwiatowa nuta. Ja tak tutaj to wyczuwam. Oczywiście Wam gdzieś tam opisuję, jakie tutaj są te nuty głowy i tak dalej. Bo nawet nie wiem, czy tu bym gdzieś znalazła, a nawet jeżeli to takie literki, że to się nic tutaj nie dojrzy. Także jedna z zachciewajek moich, z mojej chciej listy to właśnie Idol od Lancome, gdyż wspominałam Wam już na Instastory, że jest promocja w budzie minus 15% na wszystkie zapachy. Więc Idol, no i Libre również zakupiłam i wyszło mnie one właśnie o 15% taniej. Także naprawdę super. Dalej, co zakupiłam? Zakupiłam z powrotem sobie te, jak się to mówi, literki błyszczące, Becca, Chloe and Malika, Glow Letters i co jeszcze, i to wszystko. I tutaj jest rzekomo, że one normalnie kosztują 15 funtów, potem była cena 6, ja dałam funtów 4. Dałam 4 funty, no niech mi ktoś napisze, ja bym nie kupiła. No kurczę, dziewczyny, nie ma chyba takiej. Nie ma takiej, wyjmę to. Czekajcie, bardzo ciężko wychodzi w ogóle. Widzę, że to jest jakieś takie troszeczkę inne opakowanie. Ono jest całe złote. Ktoś tu chyba coś namieszał, bo to powinno, o widzicie, właśnie wypada. To powinno być w ogóle właśnie takie biało-złote i powinno mieć taką inną na pokrywkę. Tak one wyglądają. Zaraz mi pewnie wypadną. O, tak one wyglądają, takie literki i to jest rozświetlaczo-brązer, bym powiedziała, takie rozświetlająco-brązujące. Ja już sobie wyrzucam to pudełko, także już Wam pokazałam, nie jest mi już potrzebne, więc trafiłam na fajną promocję i tylko dlatego kupiłam. Szkoda mi drugi raz znowu było dawać za paletkę tą dwie dyszki. Także to za 4 funty mi wystarczy. Dalej zakupiłam sobie tą słynną rękawiczkę do demakijażu Hydroderma, coś tam, Glow Makeup Removing Glove Expert. I jeszcze była ta Glow to Go, coś takiego chyba, albo Glow to Go, jeszcze taka zielona, ale wybrałam sobie tą opcję fioletową i ona była za 4,99, a regularna cena rzekomo 12 funtów. Także
Też fajnie, poużywam sobie ją. Jest tutaj napisane, że ona jest chyba do użytku przez 3 miesiące i po 3 miesiącach należałoby zmienić. Nie rozumiem do końca tego, bo teraz wszystko zależy od częstotliwości używania takiej rękawiczki. Czy będziemy ją używać jeden raz dziennie, czy dwa razy dziennie, czy jak co niektórzy trzy razy dziennie, więc dziwne te obliczenia. Tutaj moja córcia kupiła sobie jakieś takie kredki na Halloween do malowania twarzy, bo będzie chciała sobie się pomalować. Dalej zakupiłam dwie rzeczy dla kolegi z pracy, dlatego że były jego urodziny i jedna z dziewczyn przyniosła mu piwo. Ja nie wiedziałam, że po pierwsze były jego urodziny, bo on miał akurat tego dnia, kiedy ja miałam wolne. Ja nie pracowałam tego dnia, więc po pierwsze nie wiedziałam, po drugie wczoraj nie pomyślałam. A dzisiaj stwierdziłam, że kurczę, no jeżeli tylko jedna z dziewczyn przyniosła mu piwko, on bardzo lubi piwo, więc dlatego on chyba nie lubi słodyczy, aczkolwiek no tak jakoś nie było głupio, więc najwyżej z jego okazji urodzin my sobie wszyscy po prostu zjemy w pracy, też to będzie miłe. Także zakupiłam takie czekoladki i jakieś takie fajne piwo, fajne, bo jest fajnie opakowane. Bardzo mi się podoba ta pucha i to jest 650 ml, słuchajcie, także na dobry, długi mecz. No, myślę, że fajne. No to jest tak, jak mówię, to jest tylko kolega, żadna jakaś bliska osoba, po prostu kolega z pracy. Nic poza tym. No i młodszy właśnie dużo ode mnie. Także piwko i czekoladki dla Benego. Ben, czyli Anglika, bo Szkot, ja nie wiem, czy jest Anglik, czy Szkot. Chyba Szkot. Dalej Oliwia kupiła sobie, słuchajcie, maseczkę do twarzy. Nie znam jej. Precision Beauty Skincare Solutions. Dead Sea Minerals, czyli z jakimiś minerałami z Martwego Morza, antystresowa, glinkowa facial mask. No i cena jej 5 funtów. Nie wiem, nie znam. Taka maseczka. Nie wiem. Chyba będzie mocno pachnieć. No zobaczymy. Zobaczymy, czy się u Oliwii sprawdzi. Oliwia ma trochę niedoskonałości na twarzy, więc oby tylko się sprawdziła i spisała. Dalej rzeczy, słuchajcie. Aha, i to piwo właśnie kupiłam jemu i sobie też kupiłam na wieczór, bo ja dzisiaj kończę o 21 i mam jutro, pojutrze i popojutrze wolne. 3 dni wolne teraz, więc naprawdę super. Będę mogła w końcu coś porobić tutaj koło siebie w domu i tak dalej i na kanał. No, a zakupiłam sobie, słuchajcie, taką bluzkę. Nie wiem, czy będzie dobra nawet, nie mam żadnego pojęcia, ale bardzo mi się spodobała. Jest bardzo niepozorna, a bardzo skromna i bardzo taka prosta, ale wydaje mi się, że ładna. Nie wiem, co za materiał, ale taki trochę jakby welurkowy. Ja nie wiem, czy to będzie widać. O, welurek plus właśnie fajnie mijące się te tutaj cyrkonie. Bluzka jest z Zara, wracam. Bluzka jest z Zary, to jest Zara Woman i to jest Made in China, europejski rozmiar S. Była tylko ta, nie mogłam wybrać rozmiaru, także mówię, a raz się żyje, powinna być dobra, no nie wiem, byleby była dobra po prostu, nawet jakbym zaraz założyła, to super. Dlaczego też tak mówię? Dlatego, że ona kosztowała mi, słuchajcie, aż 3,99. 3,99, taka fajna bluzeczka. Myślę, że do bardzo wielu stylizacji. Bardzo, bardzo wielu. Zobaczymy, jak się spisze. I dalej moja ostatnia perełka z TK Maxa, w której się zakochałam tak od razu jakoś. Nie wiem, taki sweter. Słuchajcie, taki sweter do Nakary New York. Tak wygląda. On ma taką troszeczkę srebrną nitkę. Nie wiem, czy to będzie widać w ogóle, że ta nitka jest taka lekko srebrnawa. Porządny materiał, fajny, elastyczny, rozmiar S. No i kosztował mnie 29,99. O, czy dyszki. Czy dyszki nie mało, no ale Donna Karen New York jeden mogę mieć. Bardzo mi się spodobała ta prostota tego swetra. To jest taki niejaki prosty, bardzo do wielu leggingsów, których ja noszę, biało-czarne. Myślę, że się fajnie spisze. Zresztą za chwilę go założę i Wam pokażę, bo sama jestem ciekawa, dlatego że jeżeli coś by było nie tak, to ja bym go wymieniła. Poczekajcie, pokażę Wam się jeszcze w tym swetrze. W tej bluzce może też Wam się pokażę. No, myślę, że będzie spoko. No i tak jak mówię, ja ją będę nosić, słuchajcie, bez stanika, także naprawdę będzie spoko. Fajna, prosta i uwierzcie mi, że bardzo do wielu stylizacji. No, będzie ok, bardzo ładna. Ładna, fajna. Zadowolona jestem. No i tak jak mówię, słuchajcie, no 3,99, no to zakładam sweterek i próbuję się tutaj lekko zasłaniać, żeby mnie idealny, bałam się, że będzie dobry, nie ściągałam metek, bo nawet go nie przymierzyłam, taki sweterek. Też na pewno powiecie, że fajny, bardzo prosty, bardzo stary, ale fajny, ciepły, wygodny, długie rękawy, co ja uwielbiam i taki milusiński. Spoko, bardzo mi się podoba, także ściągam metkę, jest idealny. No i już mi na razie zostaje.
Za chwilę się będę i tak przypierać w ciuchy moje do pracy. No i co? Czy to wszystko? Nie, to nie wszystko. Jeszcze byłyśmy w faktury, kart faktury, gdyż Oliwi chłopak ma urodziny i chciałam mu dokupić kartkę, a przy okazji zobaczyłyśmy, że są promocje. Jakieś rzeczy stały takie powyprzedawane. Tutaj jest kartka. Kartka od Oliwi dla chłopaka, więc zaraz ona będzie sobie tam wypełniać. No i kupiła sobie taki 50% przycena, takie te kwiatki małe. Ona bardzo lubi. One były po 2 funty, teraz były po funcie, po 99 pi dokładnie. Także bardzo, bardzo tanio. Nie cierpię tych naklejek, słuchajcie, po prostu nie cierpię. Też to macie? Straszne to jest. Tak, tak, tutaj momentkę, nie patrzcie, bo nie wiedziałam, czy ją wezmę, czy nie. No dobra, taki kwiatek, taki od razu doniczce, za funta, więc myślę, że spoko. A drugi, podobny, drugi powiedziałam, że dała, to też go wezmę. Były dwa. Dwa zostały w ogóle już z tych wszystkich tam przecenione. Były po 2 funty, więc 2 funty też jest spoko cena. Jezus, do pracy się zaraz później przez te doniczki. Dobra, już starczy. No, a druga jest taka. Tu jest taki unicorn troszeczkę, ale lekki motyw różowego, więc będzie mi pasował do sypialni. Także takie cóż. No i taki kubas, słuchajcie. Też sobie stał sam taki. Nikt go nie chciał, bo już stał ostatni, więc mówię, a weźmiemy. A wiecie, że do kubków mam słabość, wiecie, że lubię kubki, zmieniam i tak dalej. Kosztował 3 funty wcześniej i teraz było o 50% przecenione, czyli funt 49 dokładnie zapłaciłam. Fajny, zresztą co ja Wam metkę pokazuję, taki kubek. Bardzo ładny, efektowny. Myślę, że się wielu osobom może spodobać. Stwierdziłam, że nawet jeżeli bym go nie wykorzystała, słuchajcie, jako kubek, trochę się boję, czy mi nie pęknie ta porcelana. Wiem na pewno, że nie można do mikrofalówki, to już przeczytałam. Więc jak nie będę mogła pić kawy, bo w ogóle to jest taka, na taką dużą kawę, to na tę będę miała, na pędzelki, bo też jest ładny. Co prawda ucho mogło być, o, bez ucha. No nie będę go urywać, po prostu bym sobie tak zastosowała na pędzelki, więc myślę, że też spoko. No i to wszystkie nasze zakupy. To już jest wszystko. Także co? Jeszcze Wam tylko pokażę właśnie te libre, które mam w sypialni i ja się za chwilę będę zbierać do pracy. A do Was się, słuchajcie, kochani, odezwę. A do Was się odezwę, myślę, że jutro, już na spokojnie. Już dzisiaj się nie będę odzywać, dzisiaj wieczorkiem sobie chyba otworzę browarka i chyba sobie właśnie siądę, tak w spokoju. To już tak będzie po 9:00. Czekajcie, czy ja się tutaj ciachnę. Ciachłam się. Pierwszy mój sweterek, słuchajcie, w ogóle lekko markowy. O, znajomy mikrofalówkę kupił, widzę. O, wszystko tu widzę. Kto to kupuje. No, i co? No i to wszystko. No i odezwę się do Was właśnie tak jak mówię, na spokojnie i myślę, że wybiorę jakieś kolejne temaciki sobie, obgadamy jakiś temat. Jutro jest poniedziałek, być może wyląduję w Edynburgu, ale to jest nic niepotwierdzone, bo może też Karolcia znajdzie chwilę i byśmy wyskoczyły, pomogłaby mi z pralką, bo bardzo bym chciała poniedziałek, wtorek kupić pralkę, tylko teraz no nie ma Krzysia, Krzysiu kurczę wybył. Mi, no i jestem tak lekko uziemiona, bo nie mam transportu, żeby kurczę pojechać po pralkę. Oni dowożą, ale najbliższy termin tutaj na Gala w tą stronę mają ponad chyba tydzień, czy około 2 tygodni. No a tyle nie będę czekać przecież na pralkę. Więc tak, ale też wysłałam taką wiadomość, znalazłam coś, w ogóle nie wiem, gdzie to było, ale znalazłam coś, że można na przykład na raty. Czekajcie. Oli, która godzina? Dobra. No, znalazłam taką opcję właśnie wzięcia na raty, no i czekam na maila z odpowiedzią, czy ja się klasyfikuję, kwalifikuję, czy nie, trzeba było tam wszystko powypełniać o zarobkach. Znając pewnie te wszystkie wymogi, to przez to, że jestem na pół etatu, pewnie będę miała to utrudnione, ale no cóż, byłoby super, dlatego że wychodziłoby mi rata 11 funtów przez 35 tygodni, bo ja chciałam co tydzień płacić, więc byłoby super. Wybrałam konkretną, była to biała. Myślę, żeby się chyba zmieściła. Nie patrzyłam na wymiary, chyba to są takie lekko uniwersalne, nie? No musiałaby się to jakoś zmieścić. Przepraszam, nie spojrzałam na wymiary, ale chyba są takie uniwersalne, nie? Tak mi się wydaje, że powinny być przynajmniej. No, w każdym bądź razie oglądałam, wybrałam, wymiary jeszcze dopytam, zawsze można dopytać, zanim zrealizujecie transakcję. No i byłoby super.
Ale jak znam moje zadowate szczęście, to pewnie się nie zaklasyfikuje. O! No, idę teraz do sypialni i jeszcze za chwilkę Wam pokażę Libre. Mam dwa moje kochane, ukochane zapachy, za którymi bardzo chodziłam. Jeżeli by się któryś z nich spisał na tyle, że naprawdę byłby tak super na co dzień, to myślę, że bym się już wtedy postarała o 50. No, albo może zagadałabym z Łukaszem, czy może u nich byłyby tańsze i wtedy właśnie bym sobie może odczekała i po nowym roku i tak planuję wypad do Łukasza, do Ani na jakieś 1,5 tygodnia, jakoś tak, gdzieś jakoś marzec, kwiecień, maj, no to wtedy bym sobie odczekała i bym sobie tam może stamtąd po prostu przywiozła z 50, bo tam na pewno będzie taniej. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Także ja póki co się z Wami żegnam, bardzo Wam dziękuję za chwilę uwagi i tak już do Was pogadowuję, kurczę, 17 minut tak naprawdę o niczym. No ale tak wygląda mój dzień, o, tak wygląda mój dzień, więc tak też nagrywam. No, także wrzucam się do Was niebawem. Buziaki.